Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Dzisiaj, proszę Państwa, wszyscy, jak jeden mąż, idziemy na premierę Bloody Shadows. To nie żadna piosenka, nie żaden utwór, tylko Bloody and Bloody. O Bloody Shadows, Bloody Shadows. O Bloody Shadows, O Bloody Shadows. O Bloody Shadows, O Bloody Shadows, O Bloody O Bloody Shadows. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Za pół godziny z mieszkańcami Szymbarków w województwie małopolskim spotka się wicepremier Beata Szydło. Dziś politycy PiS, w tym członkowie rządu, po raz kolejny spotykają się z mieszkańcami różnych części kraju. Objazdy mają potrwać do lipca. To element kampanii samorządowej. Na konwencji partii PiS prezes Jarosław Kaczyński mówił, że politycy odwiedzą około 600 miejscowości we wszystkich powiatach. Z reguły są to małe miasta oraz wsie. W Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych kontynuują protest. Domagają się m.in. zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do 500 zł na niepełnosprawne dzieci po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Wczoraj z opiekunami rozmawiali już prezydent i premier. Dziś protestujący zaapelowali o spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. 73. rocznica forsowania Odry przez pierwszą Armię Wojska Polskiego. Dziś szczególnie ważna jest pamięć o bohaterach walczących o wolność Polski, mówił szef MSWiA podczas uroczystości w Starych Łysogórkach. Przedstawiciele władz i mieszkańcy oddali hołd poległym żołnierzom na cmentarzu wojennym w Siekierkach. Joachim Brudziński podkreślał, że to im zawdzięczamy wolność. Oddajemy dziś hołd tym, którzy w walce o dobro naszej ojczyzny poświęcili to, co mieli najcenniejsze, czyli własne życie. Będąc dziś w tym miejscu, pokazujemy, że pamiętamy o prawdziwych polskich bohaterach. Nie byłoby nas, nie byłoby tutaj wolnej, suwerennej i demokratycznej Polski, gdyby nie ich ofiara, nie ich czyn. Forsowanie Odry było pierwszą operacją zbrojną oddziałów Wojska Polskiego na obszarze dzisiejszych Niemiec. Amerykańskie i europejskie organy nadzoru lotniczego nakazały kontrolę silników w samolotach Boeing 737. Sprawa ma związek z wypadkiem, do którego doszło na początku tygodnia w Stanach Zjednoczonych. W wyniku wybuchu silnika podczas lotu zginęła jedna osoba. Inspekcję silników zarekomendował ich producent, firma CFM International z Chicago. Federalna Agencja Lotnicza w Stanach Zjednoczonych oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wezwały przewoźników do pilnych przeglądów. Kontrola ma dotyczyć silników o przebiegach co najmniej 30 tysięcy cykli. Obejmie 681 jednostek w samolotach na całym świecie. Inspekcje mają zostać przeprowadzone w ekspresowym tempie w czasie 20 dni. Ponadto do sierpnia sprawdzonych zostanie w sumie 2,5 tysiąca silników. Zgodnie z wytycznymi producenta zostanie sprawdzona praca łopatek piernika. Według wstępnych ustaleń wadliwe działanie tej części spowodowało wybuch podczas lotu Boeinga 737 z Nowego Jorku do Dallas. Na pokładzie maszyny linii Southwest było 149 osób. Podczas eksplozji elementy silnika uszkodziły kadłub i jedno z okien. Doszło do dekompresji. Ofiarą jest pasażerka, która siedziała przy zniszczonym oknie. Pilotom udało się awaryjnie wylądować na lotnisku w Filadelfii. Był to wypadek podczas lotu pasażerskiego w Stanach Zjednoczonych od 2009 roku. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 15:34. Temat dnia. Dzisiaj w Warszawie przed Ministerstwem Edukacji protestują nauczyciele i osoby związane z oświatą. Ich podstawowe postulaty to zwiększenie pensji dla nauczycieli o 1000 zł i odwołanie ministra.
minister edukacji pani Anny Zalewskiej. My połączyliśmy się z panem Wojciechem Jaranowskim, rzecznikiem Oświatowej Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy rzeczywiście sytuacja nauczycieli jest tak zła, że trzeba o 1000 zł w trybie szybkim, jak rozumiem, zwiększać ich pensje? Rzeczywiście zarobki nauczycieli odbiegają od standardów europejskich. Nie tylko nauczycieli, od razu wtrącę. Oczywiście, zgadzam się oczywiście. Natomiast tegoroczna podwyżka, choć nie taka, jaką byśmy chcieli, bo Solidarność żądała 15% w ciągu jednego roku, od stycznia tego roku, jest rozłożona podwyżka na 3 lata. Jest to pierwsza podwyżka, można powiedzieć, od 2012 roku. A więc można powiedzieć, że nic się nie dzieje w oświacie, w płacach nauczycielskich. Natomiast oczywiście my jako Związek Zawodowy Solidarność również mamy postulat znaczącego zwiększenia wynagrodzeń, ale też chcemy, aby odbyło się to poprzez nowy system wynagradzania, który byłby powiązany z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Chcemy, żeby nasze płace odnosiły się do jakiegoś wskaźnika, który co roku wzrasta po prostu. Czyli on miałby być takim punktem odniesienia corocznie do tego, jak miałyby się kształtować wtedy pensje nauczycieli, tak? Tak jest, bo załóżmy, że jakaś kwota X w danym roku jest średnią gospodarki narodowej, to my tam byśmy chcieli, tak jak kiedyś w latach 90. było, że na przykład nauczyciel zarabiał 103% tej średniej gospodarki narodowej. Gdyby po prostu do takiego mechanizmu, bo jak jest wzrost gospodarczy, to wówczas wiadomo, płace gospodarki narodowej w usługach, przemyśle rosną, automatycznie nasze płace też wyrosły. My musielibyśmy co roku walczyć o wyższe pensje, wyższą kwotę bazową, od której teraz się liczy nasze pensje, a ustalona, ta kwota bazowa jest ustalona corocznie właśnie w ustawie okołobudżetowej, więc decydują ten de facto rząd. Jeżeli byśmy taki mechanizm prowadzili, to nie to byłoby wiadomo, jeżeli rośnie płaca w innych gałęziach przemysłu czy w usługach, to w budżetówce czy właśnie w oświacie również. No nie chcemy, żeby to było na przykład 100% dyplomowany miałby 100% średniej gospodarce, bo chcielibyśmy, że ten wskaźnik na przykład 150% tego, ale to mówię, to chcemy rozmów z rządem na ten temat. Taką propozycję przedstawiamy na zespole do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Została nam przedstawiona na początku kadencji, 2 lata temu. Spotkała się z dużym zainteresowaniem rządu. Natomiast podczas tych prac na razie nie zaakceptowały inne strony nasze propozycje, ale chcemy do końca kwietnia spotkać się z rządem podczas dwustronnych rozmów i omówić tam tę kwestię. Daliśmy rządowi czas właśnie na konstruktywne rozmowy do końca kwietnia, bo chcemy naprawdę też znaczącego wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli udałoby się wprowadzić tą naszą propozycję, to nawet w jakimś perspektywie czasu niedługiego mogłyby te nasze płace wzrosnąć nawet więcej niż o 1000. Przy jakichś tam zmianach struktury wynagrodzenia, bo w tej chwili wynagrodzenie zasadnicze to jest niecałe 2/3 całości wynagrodzenia nauczycieli tak zwanego średniego, który jest publikowany w mediach, no więc tak do ręki nauczyciel dostaje tak naprawdę tych tak zwanych średnich, maksymalnych wynagrodzeń niecałe 2/3 tej kwoty. Powiedział pan o tym wskaźniku, który jeśli będzie wzrastał, to państwo byście postulowali, żeby te pensje jakoś tam proporcjonalnie w odniesieniu do tego wskaźnika rosły, ale jeśli taki wskaźnik by się zmniejszał, to co wtedy? Ale raczej nie ma takiej sytuacji, że wynagrodzenia w gospodarce narodowej maleją, zawsze to wskaźnik do rosną. Albo stoją w miejscu, albo rosną, to prawda. Tak, ale a obecnie właśnie mamy dosyć dobry wzrost gospodarczy, więc myślę, że to jest to dobre. Na
ten czas rozwiązanie. Ten dzisiejszy protest przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czy oni znają te postulaty, czy też taki sposób myślenia właśnie, jeśli chodzi o powiązanie pensji wynagrodzeń nauczycieli właśnie z tym wzrostem ewentualnym wynagrodzeń w innych działach gospodarki? I czy tutaj jest jakaś forma porozumienia? Krótko mówiąc, dlaczego oni nie prowadzą takich samych rozmów, tylko protestują? A więc Związek Nauczycielstwa Polskiego i inne związki uczestniczą w rozmowach z ministerstwem w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego i znają nasze propozycje, ale nie za bardzo właśnie je popierają, mają swoją politykę, mają swoje postulaty, no nie ma tutaj naprawdę w tym zakresie. Początkowo muszę przyznać, że tak jak powiedziałem, rząd zainteresowaniem przyjrzał się naszej propozycji. Tylko właśnie to, a w czym jest problem? Dlaczego w tej chwili nie ma tej zgody rządu, czy też tego wspólnego myślenia właśnie takiego, jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli? No być może, że rząd szuka po prostu pieniędzy dla nauczycieli. No, cieszymy się, że szuka. No, mam nadzieję, że znajdzie. Bo jest to grupa zawsze pokrzywdzona, zawsze na końcu otrzymuje podwyżki. Jest to dosyć duża grupa zawodowa. No nie powiem, że 500 tysięcy, ale około. Jeżeli wzrasta wynagrodzenie o jedną złotówkę, no to już jest 500 tysięcy, tak? Także można sobie na to przeliczyć, że... Jaka to jest skala finansowa, prawda? To miliardy, proszę pamiętać, tak mamy błąd 2007 roku, kiedy to właśnie była reforma wynagrodzeń nauczycielskich. No dodatkowo musiał ten premier teraz wówczas znaleźć 2 miliardy złotych, bo samorządy żądały. Jakoś teraz samorządy siedzą cicho w tej chwili. Nie walczą też o wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli. Wręcz przeciwnie, są przypadki, że nie wypłacają tej obecnej podwyżki na czas, ponad później nie wypłacę. No są takie sygnały rzeczywiście, o tym też mówią protestujący nauczyciele, że nie wszyscy otrzymali te już przyznane podwyżki, które powinni dostać. Tak, to się zgadza, ale przyczyna raczej tu po stronie jednostek samorządu terytorialnego, bo proszę zauważyć, że rozporządzenie weszło w życie, no to prawda, to w końcu marca, ale projekt był znany już o wiele wcześniej, zapewne służby księgowe w szkołach, czy w zespołach ekonomiczno-administracyjnych, czy ten centrach usług wspólnych były przygotowane do wypłaty. Jest podstawa prawna, no była już, gdy weszło rozporządzenie, więc myślę, że na dzień dzisiejszy już wszystkie wypłaty powinny być dokonane. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem działanie polityczne niektórych samorządów. Chcielibyśmy żeby wywołać ferment w środowisku nauczycielskim, niezadowolenie? Żeby skierować to w to niezadowolenie przeciwko ministerstwu chociażby, przez za późno rozporządzenie i skierować to na ministerstwo. Jakbyśmy tak byśmy zobaczyli, czy spisali liczbę tych jednostek samorządów, gdzie nie wpłacono przynależność partyjną rządzących, no to byśmy wiedzieli, jaki jest powód. No, drugim postulatem, którego domagają się protestujący ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Rozumiem, że z powodu, jak oceniają, fatalnie przeprowadzonej, niepotrzebnej, nieprzygotowanej reformy oświaty. Jak Solidarność ocenia tą reformę, no bo już jakieś jej zalążki działają? Solidarność pozytywnie oceniła niektóre, no większość aspektów tej reformy. Rok temu ta reforma pokazała, że nie było zwolnień nauczycieli, wręcz przeciwnie, były dodatkowe etaty. To pod tym kątem na pewno jest dobrze. Pod kątem szkolnictwa zawodowego jak najbardziej ta reforma jest potrzebna. Okaże się, czy likwidacja gimnazjów to dobry kierunek, ale na pewno utworzenie 4-letniego liceum to jest bardzo dobry kierunek, bo
No, powiem na swoim przykładzie. Mój syn w tym roku zdaje maturę. No, praktycznie to jest dwójpółletni kurs przygotowawczy do matury. No, to wynik się ma do wcześniejszego czteroletniego liceum, którym do którego ja chodziłem na przykład. Także no, oceniam pozytywnie ten kierunek. Rozumiem. Do opinii publicznej sporo takich bardzo sprzecznych sygnałów dociera właśnie a propos tych etatów nauczycielskich, że po pierwsze tych etatów nie jest wcale tak dużo, jak mówiła pani minister. Po drugie, że to nie są etaty, tylko jakieś tam połówkowe zajęcia bezetatowe, albo na przykład jeśli się mówi o tym, że pula etatów się zwiększyła, to powiedzmy, co nauczycielowi z Gdańska wiedza o tym, że jest miejsce pracy w, nie wiem, województwie świętokrzyskim, kiedy on nie będzie w stanie z tego skorzystać. Czy naprawdę jest jakakolwiek baza, z której można wywnioskować, po pierwsze, czy ta pula etatów naprawdę się zwiększyła i czy wzrosły zwolnienia nauczycieli, bo to głównie też podnosi Związek Nauczycielstwa Polskiego, że nauczyciele tracą pracę. Więc tak, jest baza, te wszystkie dane, jakie są prezentowane przez ministerstwo, była kilka miesięcy temu taka prezentacja dotycząca etatów w tym roku szkolnym, więc nie było województwa, gdzie nie byłoby przyrostu tych etatów, to są właśnie reformy. Ta baza to jest system informacji oświatowej, więc myślę, że ani dyrektorzy szkół, ani jednostki samorządu terytorialnego nie kłamią w tej bazie. No więc jeśli w bazie wzrasta liczba etatów dla nauczycieli, to skąd te hiobowe wieści o tym, że nauczyciele tracą pracę, że jeszcze więcej straci ich w momencie, kiedy te gimnazja już zupełnie zanikną? Mogą być pojedyncze przypadki, problemy z gimnazjami, gdzie są one, nie zostały włączone do szkół podstawowych, gdzie dodatkowo są większe ilości oddziałów klas siódmych i ósmych niż by były klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, bo tam jest mniej dzieci niż nasze gimnazja bywało. W każdym bądź razie, ale to wszystko też zależało od polityki jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli pozostawili gimnazja samodzielne i teraz zostanie trzecia klasa, a nauczyciele będą są zagospodarowani w podstawówkach, a na dodatek bywa tak, że planuje się nadgodziny w podstawówkach, a dla nauczycieli gimnazjów nie ma pracy. Więc to jest rola właśnie samorządu terytorialnego i kuratora oświaty, żeby te organizacje pracy szkół tak przeanalizować, żeby nikt nie stracił pracy. Oczywiście my nie mówimy, że nie ma zwolnień, bo to wynika również z niżu demograficznego. Najwięcej właśnie zwolnień w tym roku dotyka klas początkowych, klas 1-3, bo tutaj wkracza ten niż demograficzny, ale bardzo nie jest to spowodowane reformą. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Pan Wojciech Jaranowski, rzecznik oświatowej Solidarności, był naszym gościem. Systematycznie rozwija się polski rynek fitness, choć w porównaniu do państw Europy Zachodniej wciąż jest rozdrobniony. Tak wynika z raportu firmy doradczej Dilet. Przychody klubów fitness w ubiegłym roku wyniosły w Polsce 3,7 miliarda złotych. To 30 milionów złotych mniej niż rok wcześniej. Przeciętna cena karnetu wyniosła 119 zł. O finansowej stronie branży fitness i zjawiskach obserwowanych na tym rynku z jednym z autorów raportu, Marcinem Diakonowiczem, rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Dilet opublikował już piąty raport dotyczący rynku fitness, tego jak on się zmienia. No właśnie jak on się zmienia w tym momencie, bo kilka lat temu mieliśmy taki boom, że Polacy nagle postanowili ćwiczyć, biegać. Czy ta moda na fitness mija? Moda na fitness nie mija. Po raz piąty rzeczywiście opublikowaliśmy raport razem z firmą Europact w 18, w tym roku w 19 krajach europejskich. Warto powiedzieć, że są różne kraje, bo z jednej strony są kraje Europy Środkowo-Wschodniej jak Polska, a z drugiej strony są kraje Europy Zachodniej, Niemcy,
Wielka Brytania oraz kraje skandynawskie, gdzie zupełnie jest inne podejście do klubów fitness, do aktywności sportowej. Jeśli chodzi o rynek polski w liczbie osób chodzących do klubów fitness rośnie. Rynek polski charakteryzuje się tym, że jest duża presja cenowa, to znaczy rynek rósł w ostatnich latach głównie dzięki klubom tak zwanej zdolnej półki, tak zwanym low-costowym, które oferowały coraz niższe ceny karnetów, natomiast nie potrafiły się przebić na rynku kluby premium, znaczy nie kontrybuowały do takiego wzrostu jak kluby low-costowe. No właśnie, jakie siłownie, jakie kluby w tym momencie dominują na rynku polskim? To są te duże międzynarodowe sieci, jakieś polskie sieci, czy jednak małe lokalne siłownie, małe lokalne kluby gdzieś na osiedlach? Rynek polski jest bardzo rozdrobniony, porównujemy go do innych krajów europejskich, to żaden inny rynek nie jest tak rozdrobniony i nie ma tak wielu małych klubów, czasami składających się z jednego, przede wszystkim z jednego albo dwóch czy trzech klubów samych w sobie. Istnieje kilku graczy, którzy urośli w 2017 roku, takim przykładem jest Calypso, które urosło do około 44 klubów na koniec 2017 roku. Ale ciągle to nie zmienia sytuacji, że rynek jest maksymalnie rozdrobniony. Jest ciągle niewielu graczy takich zachodnioeuropejskich, które konsolidują rynek, chociaż pojawiło się wielu i którzy kupują na potęgę na rynku polskim. Mam nadzieję, że ten rynek w pewnym sensie jakoś się skonsoliduje, bo to oczywiście prowadzi do powiększenia standardów obsługi klienta i do wprowadzenia na rynek nowych produktów i nowego know-how. Wspomniał Pan o tych cenach. No właśnie, ile standardowo Polak wydaje na taką kartę do klubu i ile Polacy jako całość, jako naród wydają, powiedzmy, w skali roku? Suma przychodów klubu fitness w 2017 roku to było 870 milionów euro, czyli około 3 miliardy 700 milionów złotych. Rok wcześniej była to kwota o 30 milionów euro mniejsza. Natomiast średni karnet, średnia opłata członkowska wynosiła około 119 zł. Trzeba pamiętać oczywiście, że to jest opłata cennikowa. Ona oczywiście, biorąc pod uwagę różnego rodzaju promocje, średnia opłata może być niższa. A jaka część populacji właśnie kupuje takie karnety, chodzi do klubów? Ile procent Polaków? My analizujemy to poprzez tak zwany wskaźnik penetracji. Wskaźnik penetracji mówi o tym, jaka dokładnie, tak jak Pan powiedział, jaka część społeczeństwa chodzi do klubów fitness. I w Polsce ten wskaźnik wynosi 7,7%. I to jest podobne do średniej całej europejskiej. Natomiast są kraje, gdzie ten wskaźnik wynosi ponad 20%, czyli jest 3 razy większy niż w Polsce. I biorąc to pod uwagę, trzeba zastanowić się, co tam się stało, jak wygląda struktura ludzi, którzy chodzą do klubu fitness, ponieważ coś takiego może mieć miejsce w Polsce za 3, 4, 5 lat, może za 10 i pewnie z punktu widzenia biznesowego operatorzy klubu fitness, właściciele klubu fitness powinni się na to przygotować. Do tego wątku może jeszcze dojdziemy. Powiedzmy tylko, bo w ostatnich raportach było widać, że polski rynek też jest o tyle specyficzny, że bardzo popularne, popularniejsze niż na zachodzie są programy pracownicze. Czy ta tendencja się utrzymuje? Na pewno się utrzymuje. Programy pracownicze, szczególnie Benefit System, dominują na rynku, chociaż otwierają się nowe pomysły. Ten fenomen programów pracowniczych jest specyficzny tylko dla rynku polskiego. Nigdzie w analizowanych krajach, które były przedmiotem naszego raportu, czegoś takiego nie ma. To oczywiście pozwala z jednej strony utrzymać się tym małym klubom, ponieważ te programy pracownicze pozwalają młodym, małym klubom na czerpanie know-how, pomocy finansowej oraz także pozwalają małym klubom, które nie prowadzą własnej polityki marketingowej, sprzedaży, na dostęp do członków. Jak wygląda osoba, która statystycznie uczęszcza do klubu fitness w Polsce i jak to wygląda w porównaniu z Europą? Bo wiem, że na zachodzie, w krajach skandynawskich te tendencje są troszkę różne. Kto chodzi do klubu fitness? Rzeczywiście w Polsce przyjmuje się, że to jest raczej grupa 20-40-latków. W takich granicach to się zamyka. Natomiast istotną różnicą, może nawet nie do Europy Zachodniej, a szczególnie do Skandynawii, to jest to, że w Skandynawii bardzo dużo ludzi nawet w starszym wieku, 60-70 lat i młodszych, chodzi do klubu fitness. W Skandynawii są dedykowane kluby także dla seniorów i aktywność fizyczna wśród starszego pokolenia jest znacznie wyższa niż w Polsce. I mówiąc o perspektywach rozwoju klubu fitness, trzeba pamiętać, że to jest właśnie grupa docelowa, o którą może poszerzyć się rynek. Jak chcemy bardziej penetrować, oczywiście rynek, z jednej strony możemy sięgnąć do młodszych ludzi, do starszych i to spowoduje, że coraz więcej osób będzie ćwiczyło i potencjał biznesowy klubu fitness może w ten sposób rosnąć. Dlaczego seniorzy z Europy Zachodniej lub zwłaszcza z krajów skandynawskich częściej chodzą do klubów fitness, a nie robią tego polscy seniorzy? Czy to jest kwestia świadomości, nawyków, czy kwestia finansowa, bo po prostu seniorów z innych krajów na to stać, a Polaków niekoniecznie? Pewnie zarówno to jest kwestia świadomości, pewnie też jest kwestia finansowa, chociaż nie sądzę, że była kwestia finansowa, bo przy obecnych cenach karnetów pewnie to nie jest bariera, ale najważniejszym powodem też jest zachowanie samych operatorów.
operatorów klubów fitness, właścicieli, którzy powinni może śladem fitnessu zachodnioeuropejskich, szczególnie skandynawskich, pójść, tworząc dedykowane miejsce dla seniorów, tak żeby oni tam się czuli komfortowo i żeby wyposażenie tych klubów fitness odpowiadało oczekiwaniom seniorów. Wspomniał Pan o tym, że rynek polski różni się od rynku z Europy Zachodniej. Właśnie jak tam wygląda ta sytuacja? Czy to jest tak, że na rynku dominuje jedna lub dwie firmy, które, można powiedzieć, zagarnęły cały rynek fitness? Na pewno rynek zachodnioeuropejski jest mniej rozdrobniony niż rynek polski. Dominują tam duzi gracze, chociaż trzeba powiedzieć, że ten rynek też się zmienia. Na rynku zachodnioeuropejskim, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, praktycznie na wszystkich rynkach mamy do czynienia z dużą ekspansją klubów low-costowych, nazywając je budżetowymi, i z obniżeniem ceny przeciętnego wejścia do klubu fitness. Ta tendencja będzie też u nas widoczna? Krótko mówiąc, w kolejnych latach można się spodziewać, że cenniki będą malały. Ciężko powiedzieć, czy cenniki będą malały, ponieważ w Polsce i tak cena jest jedna z najniższych w Europie. My ten proces jakby przeszliśmy już wcześniej i ten proces jest bardzo głęboki. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Osobiście wierzę, że kluczem do rozwoju rynku jest segmentacja rynku. Segmentacja rynku i w kategoriach wyróżnienia grup docelowych, czyli młodych ludzi w wieku średnim i seniorów, ale także w kategoriach jakości klubów. Czy to mają być kluby dedykowane do osób, które oczekują więcej atencji wokół siebie, czyli jakieś grupy premium, i czy low-costowych. Bez takiej segmentacji nie osiągniemy jeszcze większej penetracji rynku. To ja zapytam w takim razie jeszcze na koniec o trendy. Po pierwsze, czy to jest tak, że spodziewamy się, że coraz więcej osób będzie uprawiało sport i coraz więcej osób będzie ćwiczyło? I po drugie, czy spodziewamy się, że coraz więcej osób będzie ćwiczyło w siłowniach? Czy może jednak gdzieś widoczne są takie trendy, że ludzie postanawiają jednak ćwiczyć w lesie, w parku, a niekoniecznie płacić za to, że mogą ćwiczyć w klubie? Na pewno takimi trendami, które teraz obserwujemy, ciężko być, co będzie w przyszłości, ale teraz co obserwujemy, to jest to, że ludzie coraz częściej ćwiczą na siłowni i ćwiczą specyficznie. To są treningi funkcjonalne, to są zajęcia grupowe, to jest moda na trening IMS-u. Z drugiej strony trzeba patrzeć na ćwiczenie w siłowni z większej perspektywy, że to nie jest samo dbanie o zdrowie, ale w społeczeństwie, które ma coraz więcej czasu do dyspozycji, ćwiczenie na siłowni jest elementem spędzania wolnego czasu. Czyli siłownia konkuruje jednocześnie, oczywiście konkuruje też o zdrowie, ale konkuruje też z innymi formami spędzenia wolnego czasu, jak wyjście do teatru, do kina, czy innego rodzaju rozrywki. I może w tych kategoriach należy też rozpatrywać, co będzie się działo w fitnessie dalej. I dla właścicieli, operatorów też to powinien być jakiś wyznacznik, że siłownia powinna być atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu, bo inaczej może przegrywać z innymi mediami. Ten raport Państwo zatytułowali, czy rynek fitness w Polsce dostaje zadyszki. Odpowiadając na to pytanie, rynek w Polsce dostaje zadyszki? Rynek w Polsce nie dostaje zadyszki, tylko rynek rośnie w liczbie osób uprawiających sport. Nie urósł tak znacząco jak inne kraje europejskie, dlatego że ceny średnie ceny karetów bardzo, bardzo spadły. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Black Red White przedstawia. Zaskakująca promocja. Rzeczywiście. Teraz wszystkie meble kupisz do 30% taniej i w 20 ratach. RRSO 0%. Tylko do 24 kwietnia. Szczegóły na brw.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Oj, przestań. Dobra. Także radio Conchita.